Witaj, dzień 58. Dzisiejsza lekcja nazywa się Oczy Anioła, ponieważ, jak to pięknie ujął autor książki, aby ujrzeć anioły, sam musisz być aniołem. Dzięki naszej dobroci, hojności i wsparciu dla innych możemy pogłębić nasz kontakt z aniołami. Aniołowie nas nie oceniają, dla nich wszyscy jesteśmy równi. Widzą naszą duszę, nasze wewnętrzne źródło miłości i pragną naszego szczęścia. Chcą, żebyśmy odkryli wewnętrzne światło w sobie i w innych. Dzięki temu możemy pomóc innym również ujrzeć swoje własne światło. Dlatego dzisiejsza lekcja polega na spojrzeniu na świat oczami anioła. Spróbuj dzisiaj ujrzeć światło w innych, niezależnie kogo spotkasz na swojej drodze. Sprawisz dzięki temu, że energia tych osób będzie wibrować na wyższym poziomie i stworzysz przestrzeń pełną miłości i współczucia. Nasza dzisiejsza afirmacja brzmi tak. Jestem gotowa, by ujrzeć światło całej ludzkości. Wierzę, że dzisiaj będziesz mieć bardzo, bardzo miły dzień. Do usłyszenia jutro. Pa, pa.